Cześć, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Iron Man. Tym razem mamy gazetkę numer 7. Tylko zanim jeszcze przejdziemy do jej otwarcia i montażu kolejnej części, małe nawiązanie do elementu numer 6 z wcześniejszego odcinka. Mianowicie mieliśmy tam problem ze śrubkami. Co się okazało, dzięki też sprawnemu dostrzeżeniu sprawy przez jednego z widzów, za co też bardzo dziękuję. Okazało się, że śrubki były do tej części pod folijką. No i niestety nie zauważyłem tego i zostały wyrzucone do śmieci. Na szczęście zadzwoniłem do D'Agostini, zgłosiłem sprawę i oto mi przesłali nową część, szóstą, już kompletną. Znaczy, tamta też była kompletna, tylko niestety te nowe opakowania są inaczej pakowane niż te wcześniejsze i śrubki są luzem w pojemniku i znajdują się pod plastikiem luzem i po prostu ich nie widać przy rozpakowywaniu. Tak też miałem taką sytuację właśnie w tym wcześniejszym filmiku. No i początkowo nie mogłem tego skręcić, bo nie zauważyłem tych śrubek. Na szczęście D'Agostini dosłało mi te śrubki i dzięki temu mogłem ten element już połączyć, łokcia. Więc możemy przejść do kolejnej części, tym razem do siódemki. W tym elemencie mamy przedramię, ale też jak widzicie śrubki są osobno wrzucone po prostu do opakowania. Trzeba uważać przy rozpakowywaniu, żeby się nie zgubiły. Albo też przypadkowo tak jak ja, żeby nie zostały wyrzucone do śmieci. Zobaczcie. O, wyciągam element. Nie ma w nich śrubek. A śrubki są o tutaj w środku. Taka przestroga dla pozostałych. O, mamy śrubki. Proszę bardzo. Dobrze, zacznijmy od gazetki. Mamy nawiązanie do historii komiksu numer 120. 120 do 128 do, z roku 1979. Opowieść o wrogu wewnętrznym. I oczywiście montaż elementu. Tym razem mamy prawe przedramię. Część, ponownie część tylko tego prawego przedramienia. No to będzie się już element łączył z naszym prawym łokciem, więc będziemy mogli już niedługo mieć prawą rękę praktycznie złożoną. Jeszcze chyba kilka części i będzie prawa ręka gotowa. Kolejny komiks. W komiksie z 1982 roku. Dynastia Steinów. I przygody Ironmana z Steinami. Oczywiście mamy też część poświęconą zbroi. Model numer 5. Zbroja kosmiczna. Ok. Zacznijmy montaż. Mamy element. Część oczywiście metalowa. Element metalowy. Ale niestety te dwa pozostałe już plastikowe.
Czyli bierzemy element prawego przedramienia 7A i element 7B, płytka. Łączymy te dwa elementy. Mamy tutaj wypustki, mocowania, oznaczenie też R, żeby się nie pomylić. O, proszę bardzo, mamy zmontowany element. Szybko idzie. Następnie bierzemy element 7C i montujemy go w ten sposób. Łapiemy to wszystko śrubką BP. I mamy skręcone. Trochę tutaj się rusza nam ten element. No ale chyba go nie wzmocnimy, bo jest tylko na jednej śrubce. Mam nadzieję, że tutaj się to nie połamie. No dobrze. Mamy gotowy element przedramienia prawego. Kolejny element, staw łokciowy prawy. Czyli ten. Śrubkami DM łapiemy. Tą stroną kwadracik wchodzi bez problemu. Dokręcamy z wyczuciem i mamy zmontowany element z gazetki numer 6 i element z gazetki numer 7. Zaczyna to już coraz lepiej wyglądać. Już zaczynamy łączyć elementy, więc niedługo będziemy mogli jakoś to sobie wyobrazić, tą jego wielkość. Ok, ten element tak się oto prezentuje. No, dzisiaj ponownie krótko i szybko. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam do kolejnych odcinków z montowania figurki Ironmana. Cześć!